Trwa licytacja, dzięki komu województwo śląskie dostanie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Śląska. W poniedziałek o swoich zasługach przekonywał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, a dzisiaj o zasługach rządu w tej sprawie mówił premier Mateusz Morawiecki. Marszałek do niedawna reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, ale już nie po drodze mu z premierem. Ten ostatni podkreślał, że mimo koniecznej transformacji z polskiego węgla powinno się korzystać tak długo, jak to możliwe. Jednocześnie, niejako równolegle dla wszystkich górników dzisiejszych i także dla przyszłych pokoleń, wszystkich pracujących na Śląsku, tworzyć jak najlepsze miejsca pracy. Tutaj na Śląsku chcemy tworzyć jak najlepsze miejsca pracy po to, żeby ludzie stąd nie wyjeżdżali. Do województwa ma trafić 5 miliardów euro, o czym informował w poniedziałek wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans Timmermans. W środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda przedstawił, na co konkretnie przeznaczone zostaną pieniądze. Będą inwestowane bezpośrednio w pewnych obszarach, które będą z pewnością korzyścią dla mieszkańców województwa śląskiego. Wymienię kilka, chociażby obszar cyfryzacji, obszar gospodarki, ale także obszar różnorodności biologicznej, czy obszar zrównoważonej mobilności, obszar transportu, obszar rynku pracy, ponieważ przecież te środki również mają służyć temu, aby to serce Polski, przemysłu w Polsce mogło odnieść wielki sukces, jeżeli chodzi o transformację i nowe miejsca pracy. Podczas konferencji z udziałem premiera wielokrotnie podkreślano, że Śląsk to region, który ma najwięcej do zrobienia, stąd też tak duże, rekordowe fundusze. Wybrzmiało również to, że region musi transformację, głównie energetyczną, przejść możliwie najbardziej bezboleśnie dla przemysłu i przedsiębiorców. Nieprzypadkowo premier przyjechał do Zabrza. Zabrze jest bardzo doświadczone. To miasto, które było silnym ośrodkiem przemysłu. Tu mieliśmy zjednoczenie przemysłu, tu mieliśmy gwarectwo, tu mieliśmy 7 kopalń, tu mieliśmy ogrom przemysłu dookoła górnictwa. Dziś poszukujemy nowych dróg, a właściwie to znaleźliśmy nowe drogi. I myślę, że to co najważniejsze, Zabrze nie padło na kolana. Mimo, że musieliśmy się uporać z 24-procentowym bezrobociem. Premier Morawiecki podkreślał, że rekordowe pieniądze unijne dla Śląska to zasługa wielu ludzi zaangażowanych w negocjacje, a nie pojedynczych osób, które dziś się tym chwalą. Nie wiadomo, kogo na myśli miał szef polskiego rządu, ponieważ podczas konferencji nie przewidziano czasu na zadawanie pytań.